W jego ręku spoczywa władza, choć ludziom się wydaje, że to oni rządzą. Przed momentem usłyszeliśmy opis męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa zapisany przez świętego Jana. I to, co jest uderzające w tym opisie, to to, że wszystko, absolutnie wszystko, co się dzieje, każdy kolejny etap męki jest tak naprawdę uzależniony od Jezusa. On ma całkowitą władzę nad złem. Nieco inaczej akcenty są rozłożone w Ewangeliach synoptycznych u Mateusza, Marka, Łukasza. Synoptycy skupiają się na cierpiącym Chrystusie, jak go wyśmiano, jak był biczowany. A w przypadku Ewangelii świętego Jana sytuacja wygląda inaczej. Tu Chrystus objawia się jako król. Tu Chrystus panuje nad całą sytuacją. To od Niego zależy to, co powie i jakie decyzje podejmuje. Święty Jan nie chce pokazać nam Chrystusa cierpiącego, ale Jan chce pokazać Chrystusa triumfującego. Chrystusa, który wypowiada starotestamentalne imię zarezerwowane Bogu, Ja Jestem. Chrystusa, który zwycięża, który ma całkowitą władzę nad życiem, ale i nad śmiercią. Przychodzą żołnierze, aby aresztować Jezusa. Otacza go wściekłość. Piotr w porywie chce bronić Jezusa, wyciąga miecz i słudzy arcykapłana ucina ucho. Reakcja Jezusa zaskakuje. Każe Piotrowi odpuścić, a następnie uzdrawia Malchosa, tego sługę, jakby chciał wyrazić: Piotrze, nie przeszkadzaj w tym wszystkim. To się musi stać, ale władza jest po mojej stronie. Ja jestem Panem, ja jestem Bogiem, ja całkowicie panuję nad sytuacją i nic na tym świecie mi się nie wymyka. Na Jezusie dokonuje się farsowy proces. Złamano chyba wszystkie prawa Starego Testamentu i znowu Pan Jezus się nie broni. Nawet nad tą farsą panuje. Stary Testament zakazywał aresztowania kogokolwiek w nocy. Złamano prawo. Stary Testament zakazywał sądu w nocy. Nie można było sądzić w nocy. Wiemy o dwóch fałszywych świadkach, o ludziach, którzy zeznają przeciwko Chrystusowi. Znowu złamano prawo. Co więcej, nie ma wszystkich członków Wysokiej Rady. To jest noc, nie zdążono wszystkich obudzić, nie zdążono wszystkich sprowadzić. Tym ludziom się wydaje, że to oni rządzą, a tak naprawdę władza należy do Jezusa. Żeby jeszcze lepiej zrozumieć to, co się wydarzyło na krzyżu, powinniśmy się cofnąć 2000 lat. Cały ówczesny świat jest pod okupacją Cezara. Cały świat, który wtedy znano, to był Rzym, Cesarstwo Rzymskie. Więc Piłat wyrokuje w imieniu Cezara. W związku z tym, kiedy Cezar wydawał wyrok, to świat wydawał wyrok. Piłat w imieniu całego świata decyduje na krzyż. Pan Jezus przeżył swoje życie doskonale i sprawiedliwie, nie popełnił żadnego zła, jest czystym i samym dobrem. Więcej, wszystkiego, czego się dotyka, zamienia się w dobro. I on umiera jako winny. Jezus bierze na siebie winę człowieka, aby to człowiek był niewinny. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: przeklęty jest ten, którego zawieszono na drzewie. Jezus, idąc dobrowolnie na krzyż, bierze na siebie przekleństwo i wyprowadza z niego błogosławieństwo. Dlatego dzisiaj my krzyż całujemy, wielbimy. W krzyżu Chrystusa widzimy swoją siłę, swoje wybawienie, widzimy swój ratunek.
Nasz błogosławiony Pan z krzyża triumfuje. Na krzyżu dokonała się zamiana. Scena z Barabaszem nie jest tu przypadkowa. Barabasz i Jezus zamieniają się miejscami. Złoczyńca i zbrodniarz wychodzi wolny, a ten, który jest wcieleniem dobroci, który jest bez skazy, idzie jako winny. Cały świat skazuje go na śmierć, a on świat wybawia. Wszystko, czego dotyka Jezus, przemienia się na błogosławieństwo. Pan Jezus do końca panuje nad sytuacją. Do końca jest świadomy tego, co robi. To On zdecydował się na tą śmierć i to On jako wszechmocny Bóg, Bóg, którego Słowo stworzyło wszechświat, do końca decyduje o tym, kiedy to tak naprawdę się dokona. Pan Jezus chciał umrzeć. I to jest właśnie najbardziej pokazane w Ewangelii świętego Jana. Jezus chce do samego końca dostać się na krzyż. Chce do samego końca umierać za człowieka. Jezus jest do końca świadomy swoich słów i nawet na krzyżu wie, co mówi. On chce świadomie umrzeć za człowieka, aby go uratować. I robi to z jednego powodu. Ze względu na miłość. Z miłości. Ale to nie koniec. Pan Jezus, wisząc na krzyżu, udziela darów. Jak wczoraj mówił ojciec przeor, daje siebie do końca. Kanonizuje przestępcę wiszącego po prawej stronie, tak zwanego dobrego łotra, którego wprowadza do nieba. Przebacza swoim oprawcom, a następnie daje nam niezawodne światło na mroki ciemności. Daje nam Maryję. Daje nam swoją matkę. Według chrześcijańskiej tradycji Maryja jako jedyna zachowała wiarę, kiedy zabito Syna Człowieczego. Wiara całego Kościoła w Wielki Piątek i Wielką Sobotę jest zachowana w Maryi. Gdy na świecie zapanowały przeraźliwe ciemności, Maryja jako jedyna wierzyła, że to nie koniec. Ona wie, że Jezus poczuł się z Ducha Świętego. Ona wie, że jest Bogiem prawdziwym. Jeżeli powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, to tak będzie. Ona jest jak latarnia morska, która nocą wskazuje drogę. Światło wiary w niej nie gaśnie, lecz rozpala nadzieję. To, co chce zrobić zło, to nas zahipnotyzować. Diabeł chce nas oderwać od Jezusa, wmówić, że już wszystko jest stracone, a Maryja ma jeden cel – złączyć nas z Jezusem. Matka Boża chroni przed diabelską beznadzieją i kieruje na Jezusa, który jest naszą nadzieją. Pan Jezus z krzyża daje nam światło na każdą ciemność. Daje nam Maryję. Trzymajcie się jej, a nie poginiecie. Następnie Pan Jezus wyzionął ducha. Czy to koniec Jego darów dla nas? Nie. Z przebitego boku wypływa woda i krew. Rodzi się Kościół. Chrystus daje nam chrzest i Eucharystię, abyśmy z Jego śmierci otrzymali życie. Bracia i siostry, to jest jedna z najstraszniejszych pokus wszystkich czasów. Poradzę sobie sam, bez Boga, bez Kościoła, bez wspólnoty. W życiu każdego człowieka przychodzi dzień, w którym idzie się tam, gdzie się nie chce. I tej drodze towarzyszy cierpienie, towarzyszy krzyż.
Krzyżem jest to, co przychodzi jako bolesne, wraz ze świadomością, że odsunięcie tego spowoduje zło. Doświadczenie podpowiada, że prędzej czy później krzyżem staje się to, co najbardziej kochasz. Jednak kto porzuca to słodkie jarzmo Jezusowego krzyża, to wcale nie staje się wolny, ale staje się niewolnikiem świata ciemności. A była noc, mówi słowo. Co daje siłę, kiedy przychodzi próba krzyża? Co nadaje sens naszemu trudowi? To właśnie świadomość, że jestem kimś ukochanym przez Boga. Kiedy Bóg Ojciec patrzy na ciebie, to mówi: udał mi się mój syn, udała mi się moja córka. Kiedy przestaje to widzieć, to gubi się sens wszystkiego. I nic cię nie przeprowadzi przez mroki tego świata, jak właśnie zaufanie, że Bóg jest z tobą. A jeśli nawet z tajemniczych i niezrozumiałych dla nas powodów dopuszcza zło, to tylko dlatego, bo jest w stanie wyprowadzić z tego jeszcze większe dobro. Krzyż bez Jezusa to droga łotra z lewej strony. To przeklinanie swojego życia. Krzyż bez Jezusa nie ma żadnego sensu i może człowieka zabić. Ewangelia świętego Jana pokazuje, że Bóg nie daje cierpienia, że Bóg nie zsyła krzyża, ale On nad wszystkim panuje. I nawet temu, co wydaje się bezsensem, co wydaje się farsą, On może nadać sens. Kiedy Jezus umarł, na świecie zapanował mrok. Chrystus pokazał w swoim świetle cały bezsens świata. Kochani, trzeba zobaczyć, jak bardzo ten świat jest mroczny bez Chrystusa. Te trzy zaprzeczenia ze strony Piotra pokazują, jak Piotr stopniowo traci siebie samego i wchodzi w mrok. Najpierw wyrzeka się swojego związku z Jezusem, traci kontakt z Bogiem. Następnie wyrzeka się swojego związku ze wspólnotą, traci kontakt z ludźmi. I w końcu wyrzeka się swoich korzeni i ziemi, z której pochodzi, traci kontakt ze swoją osobistą historią. W życiu można przejść przez każde doświadczenie, byle było z kim. Piotr zostaje zupełnie sam, jest ogołocony ze wszystkiego. Swoją drogą myślę, że nie ma piękniejszego zarzutu, niż móc usłyszeć o sobie: twoja mowa cię zdradza, że byłeś razem z nim. Nie ma piękniejszego zarzutu. A Piotr się wystraszył. Ale zaraz po tym uświadamia sobie, że on nie ma życia bez Jezusa. Że poza Jezusem Piotr traci siebie samego, że bez Niego nie jest żadną skałą, ale bez Niego jest piaskiem. Bez Jezusa jego życie traci znaczenie, jego życie się odsensawnia. Bracia i siostry, dobrze jest poczuć, jak mało sensu jest w moim życiu. Ktoś nie widzi sensu w swojej pracy, w chorobie, w wychowywaniu dzieci. Ktoś nie widzi sensu w swoim małżeństwie. Ktoś nie widzi sensu w wierności. A może ktoś nie widzi sensu w całym swoim życiu. Dobrze jest to poczuć, ponieważ człowiek nie jest źródłem sensu. Bóg nadaje sens. Tylko Bóg może nadać sens chorobie, samotności, odrzuceniu, tej cichej ofierze niewidocznej dla świata. Tylko Bóg może nadać krzyżowi zbawczy sens. Święty Teodor Studyta, starożytny święty, nazywał swoich braci zbiegłymi niewolnikami.
To są ci, którzy porzucili obóz diabła dla obozu Boga. To są ci, którzy przyszli z mroku oskarżeń, z mroku bezsensu i zbiegli do Jezusa, który nadał im sens. A święty Klemens Aleksandryjski o wszystkich chrześcijanach mówi jak o dezerterach. Piękna to przygoda zdezerterować do Boga. Adam i Ewa po upadku zawstydzili się swoich ciał. Dlaczego się zawstydzili? Ponieważ te ciała uparcie im przypominały, że nie stworzyli się sami. Chcieli znaleźć szczęście poza Bogiem i się zawstydzili, bo zamiast szczęścia znaleźli bezsens. Przed swoją śmiercią Pan Jezus modli się poruszającymi słowami psalmu 22. A co dokładnie opisuje ten psalm? Uratowanie człowieka w sytuacji bez wyjścia. On opisuje sytuację całkowicie beznadziejną, którą Bóg zamienia w wybawienie. Na tym polega siła i tajemnicza moc Jezusowego krzyża. Krzyża, na który patrzymy, krzyża, który wielbimy, krzyża, który całujemy i krzyża, do którego w sytuacji beznadziejnej się przytulamy. Wiem, że to, co powiem, zabrzmi jak truizm, ale nie da się przejść tego życia bez żadnego krzyża. To niemożliwe, bo zło weszło na świat. Jedynym wyborem jest to, czy ten krzyż będzie krzyżem chwalebnym, czy przeklętym. Czy wybierzemy drogę łotra z lewej, czy z prawej strony. Czy wybierzemy drogę przeklinania i złorzeczenia, czy drogę, którą pokazał nam Pan Jezus, przyjęcia krzyża i dziękczynienia. Bracia i siostry, to, że otrzymaliśmy niezasłużoną łaskę bycia chrześcijanami, to przecież wcale nie sprawia, że nie cierpimy, że nie spotykają nas żadne trudności. Nie. Cierpimy tak samo i krzyżują nas podobne problemy jak ludzi, którzy nie mają łaski wiary. Ale to, co nas wyróżnia, to zaufanie, że my w tym zmaganiu nigdy nie jesteśmy sami. My wierzymy, że skoro Pan Jezus zwyciężył śmierć, to jeżeli jesteśmy w Niego wszczepieni, On pokona też naszą śmierć. Od tego, w jaki sposób człowiek nauczy się przyjmować krzyż, zależy pomyślność jego życia. Ale jednego możemy być pewni. Nasz błogosławiony Pan nad wszystkim panuje, a to, czego dotyka, na dobro się przemienia. Bracia i siostry, spójrzcie na krzyż. Ten krzyż nie zabija, ale prowadzi do zbawienia. I błogosławiony jest ten, który to odkrył.